Adam Jaser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowelizacja ustawy, którą przyjął dzisiaj Sejm, ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów na rynku i zapobieganie zjawisku nieuczciwej sprzedaży. Rozwiązania te, wypracowane wspólnie z ministrem finansów oraz ministrem sprawiedliwości, mają na celu zdefiniowanie jako nielegalnej praktyki oferowanie konsumentom na rynku usług finansowych produktów, które nie są dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb. Ustawa również wprowadza możliwość przeprowadzania przez UOKiK operacji, którą nazywamy tajemniczym klientem. Oznacza to, że w trakcie postępowania, kiedy uzasadnione jest podejrzenie, że sprzedawane są różnego rodzaju produkty na rynku z pominięciem dobrych obyczajów lub wprowadzaniem klientów w błąd, pracownicy urzędu będą mogli sami dokonać Próby zakupu takiego towaru, żeby w ten sposób zdobyć twarde dowody, możliwe będzie również wydawanie decyzji tymczasowej zakazującej sprzedaży produktu lub jakiejś formy jego oferowania klientom, jeżeli urząd w postępowaniu dojdzie do wniosku, że praktyka taka stwarza duże zagrożenie dla konsumentów i oznacza potencjalnie dla nich duże straty finansowe. Decyzja taka, oczywiście, będzie podlegała ocenie również przez sąd. Sąd, jeżeli przedsiębiorca zaskarży taką decyzję, będzie wydawał decyzję o tym, czy utrzymać ten zakaz w mocy, czy też go uchylić w ciągu dwóch miesięcy. Dodatkowym rozwiązaniem wzmocniającym ochronę praw konsumentów, będzie możliwość wydania decyzji stwierdzającej stosowanie klauzul abuzywnych w kontraktach z konsumentami przez prezesa Łokik, również pod kontrolą sądu. Powinno to usprawnić system eliminowania abuzywnych klauzul z obrotu. Działania u Okiku będą w jeszcze większym stopniu nastawione na eliminację negatywnych zjawisk w obrocie konsumenckim, także dlatego, żeby tworzyć warunki do uczciwej konkurencji.